Także proszę Państwa, Warszawa katolicka, polska, a gdzie Państwo cyganom prawo, lewo. Nie zawsze jest tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie jakiś powód do rechodupstwa. Zobacz, gdzie jedzie, do Anglo-Ameryki, Białystok. Jaki piękny napis z przodu przyuważyłam, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki, Białystok. Zapraszamy. Tutaj póki co są właśnie rechodupki katolickie Warszawy. Już będziemy przejeżdżać przez Wisłę mostem Poniatowskiego, za tym naszym busem Podlasie Ekspres, za busem do Anglo-Ameryki, Białystok. To wszystko wynika też i z przeżarcia. Dużo ludzi choruje, ma atak. Dlaczego? Dlatego, że co i jedno, to i drugie. Tak jak w Tesco Extra, tam jedna ruda powiedziała wczoraj, to tutaj i drugie w centrum Warszawy, w katolickiej Polsce, a teraz momentalnie powie wczoraj. No bo to Warszawa to jest jedno, 2,5 miliona i 3/4. A tylko dwóch mormonów z USA, jak wychodzili z Tesco Extra, tam pod pętlą Górczewska spotkałam. A tak to tylko Polaczki. Także msza jutro jest do 22 u świętej Anny pod kolumną Zygmunta, od 21 dla Was. Szykować się więcej, modlić się do Matki Boskiej, nie spać. Gdzieś tam na Pragę, dzisiaj Sogo. To też nie do Białegostoku. Także dopóki Państwo tu jesteście pod trójką, to wciąż nie ma świadków Jehowy, ani jednego, ani jednej. Warszawa to Pałac Kultury Stalina i Lenina, przesądna. Także dopóki Państwo jesteście tutaj w Warszawie, to nigdzie nie ma świadków Jehowy, bo świadkowie Jehowy są w Anglo-Ameryce, Białystok. Są i nie przyjeżdżają tu. Przystanek PKP Powiśle. Przystanek na żądanie. Proszę Państwa, widzą, że cyganki katolickie nie dojeżdżają do Anglo-Ameryki Białystok, bo nie mają pieniędzy. Także tu nie Egipt, tu nie Anglo-Ameryka Białystok. No, te cyganki katolickie to mogą tutaj na Pragę południe najwyżej dojechać, na Pragę północ, ale do Anglo-Ameryki Białystok to trzeba z Pragi północ przez Szwedzką i przez Marki. I tam dopiero są prawosławni, a tak cyganka katolicka nie dojedzie, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok, do prawosławnych, bo nie ma pieniędzy. Także tutaj, proszę Państwa, na Pradze Południe i pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą i w Parku Skaryszewskim i na Zielenieckiej, na Moście Poniatowskim, codzienna zgryzota, codzienne cygańskie wrzaski. No nie ma tutaj ani mormonów z USA, już nie przyjeżdżają za bardzo, ani tych świadków Jehowy przyjeżdżają, żeby postać pogłosić, i nie ma ich. A tak to, proszę Państwa, ci, którzy tak dyskutują sobie w tramwajach, w autobusach, to nie są świadkowie Jehowy, bo świadkowie Jehowy tak naprawdę to w ogóle są cisi i spokojni i nie odzywają się. Nie prowadzą żadnych dysput, dyskusji nie ma. A jeszcze jeśli chodzi o oplotkowywanie się, to już całkiem nie. Ja myślę, proszę Państwa, że prosta sprawa. Nie widziałaś Biblii, nie czytałaś, nie znasz, nie rozumiesz. No to się nie podszywaj pod świadków Jehowy i koniec. Byłaś ochrzczona poprzez całkowite zanurzenie baptizo? Nie. No to już katoliczka. Państwo zobaczę, jaka ta trasa łazienkowska pusta. Tam jest na Grochów do Ronda Wiatraczna, a więc znowuż Państwo widzą, że no nie jesteśmy tutaj, nie idziemy, nie podążamy w kierunku Anglo-Ameryki Białystok, ale ten piękny różowy autobus, który pojedzie przez Szwedzką, już pewnie przejechał i przez Marki do Anglo-Ameryki Białystok, to ja Państwu polecam. Póki co tutaj w Warszawie, jak ktoś powie, że ja ją znam, że ja go znam, to jest działalność oszustystyczna. Ja myślę, że jutro, jak będzie głosowanie, świadkowie Jehowy nie pójdą na głosowanie, dlatego tutaj nawet nie przyjadą do katolickiej Polski, a z Anglo-Ameryki Białystok świadkowie Jehowy, bo świadkowie Jehowy głosują na króla. Także
że jeżeli ktoś tu w Warszawie powie, ja go znam, ja ją znam, ja ich znam, to jest działalność oszustystyczna, oczywiście, że katolicka, wlewanie na przykład, to też jest krwi za obraz, że niby święci płaczą, których to świętych wcale nie ma. Święci to możecie być wy jako czyści. Także proszę Państwa, pełno kłamstwa, obłudy, pełno jest oszustwa. Nie może być tak, że ja go znam, bo tu jest 2,5 miliona i 3/4 tych baranów. No to więc dlatego ludzie się nie znają. Jak można kochać bliźniego swego, a samego siebie nie kochać, mówi Pismo Święte. To więc jeżeli wy nie znacie Boga, nie znacie imienia Bożego, które tutaj w tej szkole jest ogłaszane przez moją koleżankę, polonistkę byłą zresztą, nauczycielkę polskiego, Bożenę Rossa, no to ona dobry, bardzo dobry uczynek zrobiła, ale żeby powszechne to było w użyciu, to bym tego nie powiedziała. W Ameryce tak. Nawet na monecie niemieckiej było imię Boże Jehowa, ale to wszystko gdzieś na zachodzie. Ale tutaj pomiędzy wschodem i zachodem u kopciuchów żebrzących i dziadowsko siedzących pod pałacem kultury Stalina i Lenina i kopcących tylko pety, no to się nie zanosi, że imię Boże będzie w powszechnym użyciu. Imię Boże Jahwe, Jah Jehowa. Także widzicie Państwo, w Polsce, tu nie w Ameryce, pełno jest pomników. Stefan Starzyński, tak samo jak i w centrum Warszawy, tam gdzie 102 osoby były rozstrzelane, a tu 400, a tam 2,5, 250 tysięcy za dworcem zachodnim było zagazowanych Polaków. Także nie zawsze jest do śmiechu. I tutaj już na głosowanie przyjdź. Bo jeżeli ty nie głosowałeś na Jezusa Chrystusa i nie jesteś świadkiem Jehowy, to przyjdź. No mormoni też nie przyjdą, ani żadni święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, którego Bogiem jest szatan, a wy jesteście sługami diabła i dlatego jako słudzy szatana jesteście tymi typami drugiej klasy, drugiej kategorii osobami. Także widzicie Państwo, jeżeli szlachcianka z Saskiej Kępy nie poznała prawdy z Pisma Świętego, no to taka szlachcianka jutro pójdzie głosować. Niech sobie pójdzie na Grzegorza Brauna głosować, który też wierzy w Trójcę, jak i ty, katoliczka. Także proszę najlepiej głosować na Jezusa Chrystusa, Króla nowej ziemi, nowego nieba, nowej ziemi. Ni wapla, ni slios, już wapście nie będzie.